Panie kapitanie, mam dwie dobre wiadomości i jedną złą. Jaka jest dobra? Niedobre są takie, że Technis niedługo nie miał przerwę oraz zwiększymy zarobki na turę. A jaka jest zła? Armia Technisa zostanie przeruchana. Słuchajcie, jest sprawa. Ja mamy bitwę tutaj, o taką tutaj, proszę was bardzo, dużą. Gdzie przeciwnika wspomagają trzy armie, znaczy trzy armie ma przeciwnik. My natomiast walczymy Technisem. Jak do tego doszło, nie wiem, a tak na serio wiem. Doszło do tego, że ja Teklisem wyszedłem, żeby wspomóc jaszczuro ludzi, żeby zostali przeruchani przez armię ludzi. Myśmy sojusznikami w tej samej wojnie. Jak się stało, że nie walczymy ramię w ramię, dwie armie na te trzy? A otóż nie wiem. Kurde, wiem, czy widziałem u tego, że na internecie jak ziomek mógł sobie ustawić, czy chce, żeby były duże bitwy, żeby nie było dużych bitew. I to jest różnica drastyczna. Plus taki, nie mają tutaj żadnych armat. Minus taki, mają od chuja tarcz. Czyli moje łuki chuja robią. Plus taki, nie mają żadnej kawalerii. Minus taki, mają dużo strzelców na tą kawalerię. Aj, to nie jest fajnie. Więc tutaj będzie problematyczna bitwa i praktycznie i prawdopodobnie porażka Teklisa, w zależności gdzie się będzie respić przeciwnik. No jakby się okazało, że się respi na przykład gdzieś tu, stąd postanowi przyjść, a my ustawimy wojsko tutaj, to mamy jeszcze wygraną nawet. Kieszeni dosyć. Może się sfokusujemy full na nich, tylko z drugiej strony kawaleria nie wiem jak się rozpędzić do nich, żeby im wpieprzyć. I dobrze wymanewrować. Mają od cholery bohaterów, może nawet czarodziejów. O, się kurwa jeszcze w dwóch miejscach postanowił respić. O, ja pierdolę. O, Jezus Maria. Jakby się w jednym... Jeszcze bym wiedział, która to armia. O, oni pewnie wojskiem przyjdą normalnie w centrum. Ale ci przyjdą stąd, to im zajmie chwilę. Kuźwa, nie wiem. Teoretycznie tutaj jest też szansa, żebym się ustawił. Mogę się ustawić albo tak, że tutaj w kącie po prostu. I będę się bronić w kącie i próbować gdzieś manewrować kawalerią. Ale jest lipa na manewrowanie kawalerią, ponieważ no jak tutaj z tej i z tej strony będą iść, to muszę ich wysłać po prostu w tym kierunku i żeby poszli tak, naokoło. Druga opcja jest, żebym się ustawił, tylko to jest długa linia w sumie. Oni to mogą łatwo... Ja mam za mało wojska na to. No to pozostaje ustawienie się w kącie, ale oni mają od chuja kurna przecież tych. A, od cholery... uczników i to będzie problem. No dobra, ciekawe jak bardzo to przerąbię w takim razie. Tutaj mamy ruiny, które są ustawione. One pewnie nas bronią. Więc mamy troszkę... łatwiej, jeżeli chodzi o rozstawienie woja. Zobaczmy, co kawalerią możemy zdziałać na start. Pewnie niewiele, no ale kij z tym. Więc tak, nimi będziemy ostrzeliwać tych włóczników. A nimi to ja postanowię pojechać na tyły. I zahaczyć tyle łuczników, ile dam radę. I się niestety tak dosyć dobrze taktycznie ustawili. Mogę dwa oddziały praktycznie złapać. Zanim dojdzie do wielkiej bitwy. O, skurwysyn, oni jeszcze czary rzucają. Mają wizardów. Jak mi wykurwili moją konnicę. Ewentualnie jak nie będziemy w stanie po prostu tutaj porobić ich jakoś. Tą konnicą, to będziemy mieli ją na tyłach ich armii. Więc będą mieli szansę na szarże później w przyszłości. A ci konni łucznicy, jak oni tylko salwę dostaną jedną, to nie mają przesrane praktycznie. Dlatego nie lubię... konnymi łucznikami grać, ponieważ nie zawsze patrzę jakim są zasięgu piechoty dystansowym. Ustawili się piechotą tutaj, żeby mnie przyblokować, ewentualnie jakbym jechał na nich. A nawet nie przyblokować, lecą na mnie po prostu. O kurwa, znowu jakiś czarodziej puszcza pojebane rzeczy. No to jest kurwa spaczeniowy czarodziej, czy ja pierdolę co? No takie rzeczy napierdziela. Okej, no plus jest taki, że to co oni wysłali, to jest tylko piechota. Więc ja z palcem w dupie jestem w stanie ich ominąć konnicą. I widzę, że środkiem puścili
łuczników. To jest opcja, żeby im wjechać właśnie tutaj w dupę. O, jak ładnie, spele tutaj się zahaczyły im o klif i nie trafili przez klif. Tutaj widzę, że mają mieczników, ale tutaj natomiast widzę, że oni poszli tak full, praktycznie dystansowymi. Nic im się chyba nie kryje. Dlatego pozwolę sobie na nich szarżować. Jeszcze nie reagują piechotą. Co oni tam za spele napierdalają? Nie mają artylerii przecież. Kuźwa, ile oni mają czarodziei? Kiedy wam się wiatry magii skończą, skurwysyny? No dobra, jedną jednostkę udało mi się niby teoretycznie zniszczyć. Tam ze 120 co chyba mieli do 35. Nasi łucznicy wymieniają już strzały. Muszę łuczników sfokusować na tym, żeby strzelali... Na przykład tych łuczników, żeby się pozbyć dystansowych. Ponieważ reszta ma tarczę. To nie ma sensu reszty tutaj prowokować. A co prawda do naszych ofensywnych speli jest tylko teklist tak na serio, bo tego drugiego chyba pod agenta robiłem, czy coś ten deseń, więc czarodzieja mamy tak na serio tylko jednego, niestety. Kurwa mać! Jaka zjebana sytuacja, bo se zszarżowali ci. Ci łucznicy spierdolili i nasi łucznicy uznali, że okej, to my szarżujemy kurwa za nimi. A ja pierdolę. Nauczyłem się jednej ciekawej rzeczy na necie. Że jak się rzuca chyba taki łańcuch błyskawic i po niej zostawi się kursor w jakimś miejscu, to w tym momencie łańcuch błyskawic zaczyna iść w kierunku kursora. Nie zawsze. Zawsze zaczyna iść, ale później może losowy kierunek przybrać. Spierdalać od łańcucha błyskawic. Nie pierdalajcie się tam tylko. Ale ładnie na razie to idzie robota, wam powiem. Ładnie nawet ich masakrujemy. W ogóle tak, były komentarze, zapauzuję sobie, żeby było, jest tutaj poważna bitwa i lepiej mi się myśli właśnie, jak jest zapauzowane. Były komentarze o dwóch rzeczach, głównie jedna, że chyba przy tej artylerii orłów, czy jak się nazywa, można zmienić pociski na kartacze. Czego ja kompletnie nie zauważyłem, no to może sobie teraz, jak się armia szczyści, będę miał większe zarobki na turę, to może z tego skorzystam i sobie zrobię kilka tych. To raz, a dwa, że po prostu mogłem wysłać tego ziomka, który ma odkrywać tereny, co nie, żeby wysłać na Ultuan, żeby jak najszybciej relacje handlowe zawiązać. Zrobię to po prostu za... jak on dojdzie na Bretonie mniej więcej, chyba odbije na zachód na Ultuan. Jakoś tak to wygląda terytorialnie, więc wtedy to zrobię. Dobra, tymi łańcuchami błyskawic na razie mamy dużego farta. Możliwe, że zmasakrują... O, ale zajebiście to skręciło! Jak to zajebiście ich masakrowo! Tekli, spierdalaj! Kurwa, on nie mam żadnego heala na Teklisa. Trzymać chuja! Jak mi Teklis ginie, to mam przejebane już w tej bitwie. Teklis, żyj! Jesteś kurwa zajebisty. Uwierz w siebie po prostu, czy coś, nie wiem. Też duży problem, skończyły mi się te... skończyły mi się strzały praktycznie w tym momencie. Konica mi też spierdoliła. Teklis ledwo dyszy. Dobra, napierdalać w takim razie chujków po prostu i tyle. Ajajaj, chuj, spierdolili wszyscy. Już Teklisem chciałem dalej nakurwiać, ale wszyscy mi zjebali z pole bitwy. Czy to jest kasacja armii Teklisa, czy jednak części uda się uciec, bo... Kurde, a trzymałem tą czarę, trzymałem aż ta trzecia armia przyjdzie i trzecia armia piznie po prostu. Piznie nią tymi łańcuchami piorunów. Trzymałem troszkę tych punktów magii na to. Miałem jeszcze, kurna, to jedno wziąnięcie Feniksa, ja pierdzielę. I też nie udało się tego zrobić. No cóż. Liczę, no myślę, że część armii będzie po prostu skasowana. Niestety dużo bohaterów, na przykład ten tutaj chyba, on bił się z łucznikami, rzucałem na niego spele, nie miałem niestety speli dobrych na jeden cel, więc byłem zmuszony po prostu zmniejszać mu obronę, atak. No i nie udało się go koniec końców po prostu zdjąć. Szlachetna porażka. No i armia Teklisa... A kurwa, czemu oni nie zainterweniowali? Czy nie jesteśmy w tej samej wojnie, czy co? Ja nie rozumiem tego. A możliwe. Ale chuj mi w dupę w takim razie, że nie zauważyłem tego. Tylko szkoda, że ten Teklis był kurwa złapany. Gdyby nie to, to jeszcze mogliby próbować walczyć. Ona zapierdala tutaj do tej świątyni Kary. To troszkę spóźniona, ale jednak idzie.
Ja przynajmniej mam hajs, żeby pobudować rzeczy. Taki plus. Kawice Asuriana zbuduję, bo miałem na to questa. Leże smoka, jest bardzo drogie. Kurwa, smoki się opłacają. Jak ja grałem tutaj, na wyspach sobie, to tym smokiem tak sobie średnio radziłem. Co jest ten bohater pod smoki. Kurde, bele, nie wiem. A wiecie co dla was? Dla was buduję, kurwa, te orły. Zobaczymy, jak one zadziałają w takim razie. Kuźwa, ale tutaj... Ajajaj, nie mam stajni, nie mam stajni. Muszę na stajnie uzbierać w tym miejscu. Bo elfy bez konnicy to jest trochę lipa. Ewentualnie na Nagarod pójdę z tej strony. Kurczę, nawet próbowałem teleportować tego... Teklisa na tą bitwę, kowadłu Waula tutaj. Ale niestety nie byłem w stanie, bo miałem już marsz ustawiony tam. Więc nie udało się Teklisa uratować. Może jakbym inne decyzje podczas bitwy podjął, inaczej by to wyglądało. No ale kij już się wydarzyło. Jebło to jebło, na chuj drążyć temat. Okej, okay, dostałem, ukończyłem questa wnieś kaplicę Asuriana. I teraz co, żebym wygrał jeszcze jakąś inną bitwę z Teklisem. Okej, okay, będzie wygrywanie bitew z Teklisem, jak Teklis będzie. No na razie nie jestem w stanie tego zrobić, przykro mi bardzo. Kuźwa, ja jednak jestem specjalny, ja pierdolę, wiecie czemu? Bo ja se buduję rzeczy, budynki w prowincji, żeby móc porekrutować lepsze oddziały. I to się kurwa okazuje, że ta prowincja jest gdzie indziej niż ta prowincja. No i mamy tylko to. A ja się dziwię, czemu konnicy nie mogę robić? Czemu nie mogę lepszej piechoty robić? Czemu mi się ten ład publiczny nie ogarnia? A to dlatego, że to inna prowincja. I tutaj powinien być ten murzyn stukający się w głowę. A, zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy w ogóle, bo jakoś ostatnio wspominałem, że lecę na maraton Władcy Pierścieni. I co, wróciłem z maratonu Władcy Pierścieni i powiem, było zajebiście. Tak w skrócie tylko powiem. A, te momenty, kiedy z ziomkami tam siedzimy i tak... O, to było w memach, to było w memach. Kurna, to było fajne, ale ile się nawpierdalałem, no teraz mi tak trochę niedobrze jest. Co po tym maratonie Władcy Pierścieni, a już minęły 2 dni od niego. W ogóle po nim, kuźwa, spałem 12 godzin, tak, 12 godzin spałem po tym. Ja pierdzielę, to było sporo. Okej, okay, słuchajcie, nasza tutaj księżniczka będzie szła na zemstę za Teklisa. Najpierw popłyniemy tutaj, bo widzę, że pływa taki oddział. Może, że chciał zająć mi jedną tutaj z tych świątyń i tak dalej, ale ja szybko ruszyłem wojskiem, więc na razie jest spokój. Chyba odpływają, słuchaj, się wcykają troszkę. Dodatkowo zapierdziela mi tutaj czarodziejka, tylko jej jeszcze troszkę zajmie. Do armii może się dołączy po jakiejś pierwszej bitwie czy coś. O, tutaj widzimy już... O, Miragliano leży. To Baro widzimy, czyli Tilei praktycznie już nie ma, na to wygląda. To jest Bretonia? To Baro? Możliwe. Karaskon dokładnie tutaj jest, czyli jest tutaj, mamy tą latającą panią. Kurde, czemu nie jest to tak po prostu handlu? Pieniędzy nie chcecie i tyle? Może Estalię spotkamy chociaż, bo w Tobaro Estalia normalnie powinna być. Miragliano i tutaj Tilea, a tutaj mamy Sartosa tu zniszczone. Prawdopodobnie tam mamy tych. Chociaż mogłem to zbadać, ale kurna... Mogę przeszukać, ale domyślam się, że znajdę skavenów tutaj. Wo. Oni tutaj nieźle podpłynęli. Po świątynię Karen nieźle się udali. No, garnizon nie starczy na ich armię, ale to postaram się odbić co najwyżej. Nie jest to zbyt bogata prowincja, żebym był smutny, że ją stracę zaraz. No, zdecydowana porażka. Oni sobie szaleją, niestety. Chociaż czy ja nie powinienem ich wyruchać w ten sposób? Niż tylko się bronić? Tego wysokiego strażnika tutaj pójdę. Pójdę im, dopóki nie mają armii tutaj. I będę im napierdzielać. Tutaj natomiast, niech będzie, stracę. O, jest Teklis do zwerbowania z powrotem. Tylko z drugiej strony Teklisa chciałem zwerbować tutaj. Żeby z całymi najlepszymi jednostkami mógł się zrekrutować. Nie widzę tutaj rekrutacji najlepszej piechoty w ogóle. God damn it. A tutaj mogę? Najlepszą piechotę? A czy najlepszą, że tutaj? To? Będę mógł. Sala wojny zaraz. Straż morska. No dobra, no to tutaj pójdzie Teklis. Też nie chcę z drugiej strony, żeby mi zniszczyli.
No to te bitwy fabularne troszkę jeszcze potrwają, niestety. Troszkę czasu zanim się zajmę. W ogóle Skaven Blight też widzimy. Ciekawa sprawa, jak ktoś nie wiedział, Skaven Blight to jest stolica Skavenów. Ale te tereny w pierwszej części Warhammera były zablokowane tutaj i się domyślałem, że to jest Skaven Blight po prostu, tego nie zrobili Skavenów. Jakby ktoś nie wiedział, w Skaven Blight stoi wielka wieża. To jest chyba ta nawet, chociaż nie wiem, czy ona jest tak zrobiona tutaj, jakoś odzorowana. I ona to jest jakby miejsce, gdzie rezydują najwyżsi kapłani Skavenów, tego rogatego szczura. Tylko tam bramy do tej są zamknięte praktycznie cały czas. Jak się otwierają i coś się dzieje, to jest o ja pierdolę wśród Skavenów. Natomiast jest jednak także taka skała, taki monolit chyba. Jak się go dotknie, to albo ciebie spali w pizdu, albo ciebie jakby naznaczy, że jesteś godny. Więc tutaj masz ryzyk fizyk w tym przypadku. O, tak się domyślałem, że ujawnię Skavenów. Ale no była 100% szansa, że się uda. Co sprawia, że możemy zabrajdować bohaterkę. No dobra, czas pomasakrować im ich tereny. Czemu ty kurwa zaatakować nie umiesz? Jak ten desant jest tak daleko? Ja pierdolę. O, jeszcze mi się wypierdzieliła moja ta czarodziejka, która miała po prostu zablokować armię. Zajebiście. Ale im spuszczę w pierdziel, podeszli tym teklisem, ja tam mam garnizon i tak dalej. Helmut chcesz spokój. No dobra, Helmut, słuchaj, ty jesteś jedną z tych dwóch państw. Ja się jeszcze z tobą zajmę, ale mam po drodze twojego towarzysza, więc spokój z tobą oznacza, że mam na razie troszkę problemów z głowy. Okej, niby perrusowe zwycięstwo. Pójdę na automata, bo mam stracić niby garnizon, który mi się odnowi, co nie. Jednostki się uzupełnią 18%. Skarbiec wezmę i wpływ. A my się bawimy tutaj. Zdecydowane zwycięstwo. I nie wiem, czy mi się uda to ogólnie zatrzymać. Ja sobie wezmę grabież i okupację. Ale mury naprawię, bo akurat mury mieć warto naprawione. No dobra, tak se patrzę i sprawa wygląda tak. Tu jest jedna armia. Tu jest druga armia. Ta pseudo trzecia została zniszczona. Opuszczę to miasto. Ja nie jestem tutaj po to, żeby je utrzymać. Ja jestem po to, żeby porozpierdzielać im wszystko inne. I pójdę na Pachłax, który jest stolicą tej prowincji. Mają niby rusznikarza, ale ja chyba rozpierdolę im to miasto po prostu, kompletnie, na plądrowaniu czy coś. Nie będę go nawet zajmować, bo nie opłaca mi się. O, ho, ho, zaatakowali mnie. Pyrrusowe zwycięstwo niby mi mówią. Ach, a ja wam powiem, że ja uważam inaczej. I ja to sobie stoczę tą bitwę. Gdyż oni mają tu gwardię elektorską, ale duży plus dla nas gwardii elektorskiej jest taki, że nie mają tarcz. Czyli, że będą otrzymywać ładne obrażenia. Mają bardzo mało dystansowych jednostek. Moje dystansowe jednostki dodatkowo mają jeszcze włócznie, więc mogą napierdzielać zanim wróg się zjawi tutaj. I to jest plus. Mam jeszcze ogry, które mogą ładnie się wpieprzyć w szarże w przeciwnika. Mają dużo bohaterów, co w tym momencie jest złe dla nich według mnie, bo im bardzo zmniejsza rozpiętość bitwy. Dodatkowo ja widzę, że mamy z górki ładnie i chyba stoczymy tę bitwę normalnie, czyli nie da żadnym w kącie się ustawiać ani nic. Tylko pójdę na jolo z nimi. Ogrów chyba nie można ukryć w lesie, mi się zdaje, tak na nich patrzę właśnie. No, ogry są nie do ukrycia. Więc chodźcie tutaj jednak normalnie tak w linię się ustawić. Natomiast kawalerię mam ukrytą. To może mi dobrze zdziałać. Niestety nie mam żadnego czarodzieja ani nic. Zobaczymy więc, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy w ogóle wspominałem, ale jakiś czas temu próbowałem sobie grać w ROM Total War'a. Jedyneczkę. Wiecie, kiedyś dużo czasu przy tym spędziłem, że ja pierdzielę. No i taki mały mankament, tak? Jak widzicie, przesyłam mapę, co nie? Więc zgięcie za pomocą czego ja to robię? Za pomocą wsada. A co jest na przykład pod W w ROM Total War? Spierdalanie z pola bitwy. Ja sobie tak zrobię tego wsada. I nagle się okazuje, że ten, że moje jednostki spierdalają z pola bitwy. Nie wiadomo jak, czemu, jak, dlaczego. O chuj, oni mają czarodziejów. Panów czary mary.
Dobra, lecimy z szarżu. W takim razie ogry zaczynają swoją część walki. Są najmusami, więc jak i ja ich potracę, to nie będę płakać bardzo. Natomiast do bitwy uruchamiamy też konnicę, która wypierdziela z lasu. Liczę, że zrobi damage. Okej, okay, i wrąbujemy się im w strzelców kawalerią. No kurczę, ta bitwa powoli tak średnio zaczyna wyglądać. Może pyrrusowe zwycięstwo nie było takie złe. Już tak jak teraz patrzę, koniec końców wychodzi całkiem niezły damage. I my ich jednak kończymy w tym momencie. Czary jakieś cały czas na mnie rzucają. Ale oni są rozstrzeliwani w pizdu. I morale im już padają. No dobra, zostawimy tę bitwę, nie? Na pewno nic zmieniać w niej. Udało się wygrać, teraz tylko gonimy typów. Liczę, że uda się tych łowczych na przykład zabić. Tutaj ten kapłan spierdzielił w las, to już go nie będę tam szukać. Ale tego gościa byłoby miło zdjąć. Wszystkimi dostępnymi siłami, tak na serio. No i padł. Jeden ziomek z Gwardii Elektorskiej, no to im już nic nie zrobi praktycznie. Pogonimy ich jeszcze, między innymi tą kawalerią, co mi troszkę zostało jej. Kawalerii zawsze tracę szybko jak porąbany. Dobra, kończmy w takim razie. Pyrrusowe na pewno, no pyrrusowe. Nie wiem, czy straty byłyby takie same, ale wydać się udało. To jednostki cały czas straciłem, chyba całkowicie niektóre. Ale plus taki, że z tamtego miasta wyszli. Tamto miasto miało mniejszy garnizon, łatwiej je zająć. No i troszkę im tych ważnych jednostek poniszczyłem. Uciekł no ten na pełnym healthie, przynajmniej dwóch, albo jeden uciekł jeszcze z tych mniejszych. A tak tutaj mamy dystansowe, które zmieciemy. Gwardia Lektorska padła dosyć w pień tutaj. A tutaj ta gorsza piechota została potracona tylko, więc to też... Też mnie aż tak to nie boli. No ta jednostka jeźdźców mnie najbardziej boli. Ale ogry ładnie porobiły, po 100 praktycznie damage'a na jednostkę. Zajebiście. Okej, okay, a z trzech wrogów udało się zabić w boju. A dobra informacja. Magritta jest zniszczona, czyli Estali też już nie mamy raczej. Okej, okay, skończymy tą armię w takim razie. O, konnica nam padnie na amen. A chuj już z tym. Ale dosyć dużo mi zadali strat, szczerze powiem. Dla pewności sobie połączę te armie, żeby już tak mi pojedynczo nie wyginęły. No i zajmujemy tę prowincję. Grabież i upłynie. No i jazda w takim razie. Teklisem. Natomiast... O, tutaj widzę, mam jakieś rzeczy. Tajemnicza wyspa na przykład. Ale nie, to myślałem, że do jakiejś walki czy coś. Wrócimy na główną... wyspę, potem jak wybronił to tutaj, dorekrutujemy mu najlepsze jednostki i będzie się napierdzielać w tych bitwach fabularnych. Dobra, powiedzmy chuj mi w dupę, sprawdzę co to jest ta tajemnicza wyspa. Dobra, sprzyjające wiatry, zasięg ruchów kampanii 25%. No dobra, no to posprawdzam te tajemnicze wyspy w takim razie. O, Abibali jest zajęte przez zwierzoludzi, a Estalia ma przesrane, że ja walę. Zawsze uważałem Estalia Tilea takie, że jak wiecie, jak jest Imperium i oni to się napierdalają, to Estalia Tilea jest dosyć spokojna i są w stanie zajmować się swoimi pierdołami, a tak tutaj są orani, że ja pierdzielę. W pierwszej części to jeszcze spokojnie tam było dosyć, bo Skaven Blight nie było. Wiesz, że ludzie tam co prawda startowali, ale to tyle. O, czarodziejka się pojawiła jeszcze, fajnie, akurat tuż przed bitwą o Pachłax. Pyrrusowe pyrrusowym, ale chuj mi w dupę, niech będzie. Nie chcę się tego prowadzić. Grabież i okupacja. Jakiś tam ogrów tracimy i jedną jednostkę piechoty. Jest to poświęcenie, na które jestem gotów. I mamy wielkie orzeły, ale wielkich orzełów to tak średnio właśnie lubię. To nie jest ta orzełowa artyleria. O kurna, troszkę do naprawy. A to już wyglądają powoli tereny, jako które... Byłbym w stanie przytrzymać, próbować przytrzymać przynajmniej. No i tutaj stoją w tej świątyni kary całą armią. Ja im pójdę masakrować w głąb dalej te prowincje. A teklisem płyniemy cały czas do głównej wyspy. Dobra, dalej w Bretonie nie ma sensu lecieć. Pójdziemy sobie naszą tutaj panią ekspedydentką do Ultuanu, żeby tam poogarniać sobie relacje handlowe. Spierdalaj, możesz mi przyjść tutaj... Po prowincji nawet napierdzielać. Nie ma żadnego pokoju, chyba że na moich warunkach, gościu.
Jak ja chciałem pokój, ty mi napierdalałeś tyklisa, spowolniając mój rozwój. Teraz ja spowolnię twoje życie. Okej, okay, umowy handlowe zaczynamy nawiązywać z wysokimi elfami wysokiego rodu. Niestety nie wszyscy nas lubią najwyraźniej. Okej, okay, no i jesteśmy w stolicy. Holy shit, here we go again. A to tak, bierzemy sobie... Kurde, te lodowe feniksy bym sprawdził, czy co to jest tutaj. To jest jedna jednostka. Muszę sobie poczytać te balisty szpony orła. Mówicie, że okej? Okay? No okej. Okay. No to wezmę sobie tak teraz trzy, powiedzmy. I zobaczymy, czy można przełączyć na kartacze. Czy mnie oszukujecie i ja będę płakać przez was na przykład. Kaplica Soteka zostaje zajęta. Zaciliśmy ogry, no ale to nam sprawia, że mamy o wiele więcej pieniądzów. Co rundę. Grałeś i okupacja. Świetnie, świetnie, świetnie. Wszystko świetnie tutaj się dzieje. Nie wiem, czy jacyś buntownicy mi w końcu nie powstali w okolicy. Nie, bo to jest osobna prowincja. I mamy ogrów do rekrutacji. Świetnie! Co ja mogę wam więcej powiedzieć? Okej, okay, w takim razie ja na ten posąg księżyca, który będziemy sobie niszczyć. Później się skupimy na tych terenach, chyba że oni pójdą, zresztą iść na jakieś prowincje tymi oddziałami. To pomyślę o pokoju. Ale dopóki nie mam na nich wywalone i będę właśnie nimi prowadzić wojnę. Leciał achievek mistrz dyplomacji. Miej umowy handlowe 10 frakcjami naraz. Wydaje mi się, że Total War 1 to już miałem. No ale okej. Okay. Czy są jeszcze inni chętni na jakieś umowy handlowe? Oj, teraz pieniążki wskoczą. Widzicie? Dziękuję widzowie za to, że mam się skupić na handlu tak full, jako teklis. Bo pieniądz ładnie wlatuje, bardzo ładnie, 6 koła. Chyba cały ultuanik załatwiłem, wysokie elfy, mrocznymi elfami nawet nie ma co próbować. Więc wrócimy sobie na stary świat. I najpierw zaczniemy od Bretonii, a później do Imperium i tak dalej sobie popłyniemy. Próbować handel zawiązywać. Wygląda na to, że nas atakują w jednej z osad. Całą armią wyszli. Jednej, z którą my wcześniej zajęliśmy, Kychtę. Ach, czy jest jakaś szansa tego bronić? Oni mają tutaj piechotę z włóczniami. Nieznaczna porażka. Co rozumiesz przez nieznaczna? No czuję, że przegramy. Oni mają ogry niby. Spróbujmy, ajolo. Porażka to porażka. Co możemy, może się gorszego stać? Dobra, my jako wsparcie przybywamy stąd. Tam są rozstawione jednostki sojuszników. Pojawiamy się od razu, co nie? I musimy raczej zapierdalać od razu, żeby im pomóc. Kawalerię wyślemy przodem. A zobaczymy, jak sobie te jaszczury poradzą. Jeszcze jaszczur w bitwie tak nie serio nie widziałem. Taka ciekawostka a propos też jaszczurów. O kurna. Jakby jaszczurzy dzielą się na cztery rasy, tak na serio? To, jeżeli to można tak nazwać. Są skinki. Czyli te najmniejsze takie, one ogólnie mogą być kapłanami, dostać czary, ale one jako jedyne są chyba śmiertelne pod względem czasu. Slanowie, czyli ci najpotężniejsi, ci to mają swoje generacje 4, łącznie z czego pierwszych już nie ma, tych najsilniejszych. I kurna, nie pamiętam, jako trzecia rasa była na S, czwarta na K, już nie pamiętam, jak się nazywali, szczerze. Ta na K to byli tacy typowi wojownicy bez mózdy, agresywni w cholerę i w ogóle. Jak patusy, powiedzmy. A ta S to było... Oni byli rozumni, też byli nieśmiertelni pod względem czasu. Ale oni mogli niestety... znaczy ten... oni byli właśnie... dowódcami dobrymi. Bo nie pamiętam dosłownie, jak się nazywali. Okej, okay, szarża wykonana, spierdalamy. A oni mają dużo dyscypliny, my im prawie nic nie zrobiliśmy, chociaż my też nie jesteśmy... jednostką do szarżowania. My jesteśmy strzelcami. Dobra, wy byliście szybko, więc się tutaj ustawicie jeszcze. I będziecie strzelać po plecach, tam je spróbujecie. Ej, to całkiem nieźle idzie ta bitwa, wam powiem. Jaszczury dobrze sobie radzą, trzymają, dopóki my nie przybyliśmy. Jeszcze na nich szarże przeprowadźmy, na tych kuszników. Ich trochę splątać walką i dyscyplinę zniszczyć. Okej, przybyliśmy im na wsparcie. Bardzo dobrze nam idzie, powiem. Możemy ich lorda tutaj w pojedynku. A, Saurusy były na S. Dobra, już pamiętam. Saurusy, ale czy zobaczę jakąś jednostkę z tych ostatnich?
Oni powinni być ci najwięksi. Tutaj to są ogry akurat. A tych ostatnich chyba nie widzę. My rozpieprzamy to imperium. O kuźwa. Te jaszczurki są zajebiste. Ten ich przywódca jest montowany w tym momencie. Każda moja jednostka się trzyma i przepuszowała, pomogła przepuszować jednostki wroga. Tam ci ładnie się utrzymają. Stali się dystansowi, co tam stoją, jebani. Ale to tyle praktycznie. Okej, ich jakiś tutaj lord padł. Lord, dowódca, bohater, nie wiem dokładnie, ale no, był podpisany lord w sumie. Oni się kompletnie już wycofują, jakiegoś im tutaj bohatera, czy lorda też przechwyciliśmy. Inny jest tutaj właśnie klepany. Możemy prać go ostrzelać. Nasza kawaleria złapała ich oddziały dystansowe. No cała ta piechota cały czas popierdala jeszcze na pole bitwy. No, to była ta, co z tyłu się klepała. Ich jednostki są praktycznie przeorane w tym momencie. Ale teraz zależy tylko, jakie im straty duże zadamy. Okej, zwycięstwo, zajebiście. Teraz postarajmy się im uszkodzić tak bardzo jednostki, jak to możliwe. Żyj całą konnicę, amunicję, to dobrze. Wykorzystaliśmy ją dobrze, przynajmniej tak jak mogliśmy. Jeszcze troszkę kuszników tych pogoniliśmy. Próbujcie tego typa zatrzymać. Chociaż będzie ani jednego, ani drugiego nie zdejmę do końca. To może coś tam jeszcze jest szansa na zrobienie. Ale myślę, że nie. No, spierdzielili. Koniec bitwy. Udało się. Pewnie prusowe zwycięstwo, ale mieliśmy nieznaczną porażkę na początku. Zaznaczoną. Straty zarówno my, jak i oni ładnie porobiliśmy, szczególnie, że oni zaczęli bitwę szybciej. Chociaż w sumie, kurwa, straty? Zostało ładny damage, ładny damage. Nasza konni uczniki dużo zrobili oraz jedna z jednostek łuczników z garnizonu. I gdyby tak mi pomogli te Kisowi wtedy, to bitwa by wyglądała tamta podobnie. Przynajmniej to oznacza, że ta frakcja jest kompletnie spalona, bo armia, którą się obawiałem, właśnie została zniszczona chyba kompletnie. I to jeszcze praktycznie ja nie zużyłem żadnej jednostki na to, bo się bił garnizon. Dlatego no mamy to po prostu, tą frakcję porobioną i chyba na zniszczeniu tej frakcji skończymy odcinek. O chuj, z granicznych nic nie zostało. Jak ten Grimgor napierdala. O, god damn it, ten Grimgor jest jakiś pre-OP w tej grze. Nie ma jak to się z nim równać po prostu. Grimgor is the best. On chyba lorowo w Warhammerze jest mniej OP niż teraz w tej grze, co się dzieje. O, odblokowano osiągnięcie Lord Phoenix. Okej, jako elfy wysokiego rodu zrekrutowałem lodowego Feniksa. A Grimgor robi ła na... Nie ma tutaj opisane. Szczyt Grom. Grimgor, ty skurwysynie, cię chyba trzeba od pleców armią naszą najechać. Zabierz się wysokimi elfami tylko rozprawię z ludźmi i całym gównem, co się tutaj znajduje. Jedziemy na posąg księżyca, decydowane zwycięstwo. Zarąbiście. Grabież i okupacja, nawet niech się buntują, wam powiem, śmiało. I to nie robi różnicy, zaraz załatwimy wtedy armię buntowników i tyle. No, pieniężnie się opłaca, a tak się rozpędziłem, kurna, z ekonomią, że to ja pierdolę. Nawet kiedy to się stało, tak na serio. Że stało się wtedy, jak se wziął i ten... I Teklis se wziął i umarł. A propos Teklisa, zaraz sobie porobimy bitwy. A, teleportacja wymaga funduszy. No dobra, jest to poświęcenie, na które jestem gotów, tylko co ja tutaj mogę teraz anulować? Tutaj na przykład. Zapiszmy grę, bo czuję, że się mogę zesrać podczas tych bitew. No w grę, teleportuj się na miecz Teklisa. Co, ja nie mogę jeszcze? No dobra, jest obsadzona jako garnizon w osadzie. Teraz mogę? Dziękuję bardzo. Tutaj otrzymam miecz Teklisa, ładne staty ma. A dobra, pójdźmy na to w takim razie. Wojenna korona Safery, tak. Szlachetna porażka. O ty skurwysynie, bronisz się przed skawenami. Zobaczymy, czy szlachetna porażka, chyba że źle skomponowałem armię, to wtedy będzie szlachetna porażka. O, fuck, rzeczywiście się broni przed skawenami. Steal yourselves, my kin. For now we fight not just to reclaim the war crown for the honor of Safari, but to vanquish
the children of the Horned God. They will come at us mercilessly, but know that every Skaven is a coward. They're only emboldened in numbers, and so we must cut them down. The creatures that remain will become ever more craven. Let me deal with the bat. It has slain two creatures of Ultuan, and they must be avenged! Okej, okay, zaczynamy. Ja przyznam, że Baltazar Gres miał lepsze przemowy. Tutaj się pojawiały jeszcze Skaveni. No to słuchajcie, to robimy tak. Cofniemy się na pewno. Mamy dwa lodowe Feniksy, które tutaj się udadzą. Artyleria polowa. Gdzie wy macie? Tutaj macie przełączenie na kartacze. Dobra. Oni są z tyłu, całe szczęście. Więc też się postaram nimi przemieścić. I jakoś zorganizować na razie konnicę. Nie wiem, jakie oni mają jednostki dokładnie. O, mają kurna niewolników z procami. Czyli mają jednostki te. Kawalerii jakieś. Mają dosyć dużo kawalerii nawet. Znaczy klan bracia, miotaczy, spacz ognia. No dobra, ale najpierw zajmiemy się chyba tymi posiłkami. Mam nadzieję, że nic mi jeszcze nie wyskoczy dodatkowego. O chuj, no i wyskoczyli. No tak, chuj, o kurwa, jakiej liczbie wyskoczyli. O ja pierdolę, aż duże niewolnicy to są, całe szczęście. Znaczy nie, wy się ustawcie tutaj. Tutaj są rydwany. Okej, okay, wycofajcie się. Będziecie tak kurna popierdalać. Kurna, to są włócznicy sami. Praktycznie. Przynajmniej tak w rzędzie pierwszym. A właśnie, was nie przełączyłem na te kartacze. Wy tym rydwanem cofnijcie się. Albo nie, wy napierdalajcie tymi. Cofnijcie się. Teklis, gdzie jesteś i co ty kurwa robisz i czemu nie jesteś tutaj? Choć ja nie wycofałem wystarczająco dobrze. Weźcie się, wzlećcie. Wzleć kolego. Dobra. Nie spierdalajcie na pewno. Napierdalać tam ich. Okej, Teklis, jesteś chyba w dobrym zasięgu, żeby zrobić jakieś łakamakafon. Zatrzymaj najpierw ten oddział. Jak oni się jakoś zwarciu złączą, to ty pierdolniesz tak, jak pierdolnąć powinieneś. Okej, ci spierdalają. Wy się rzucicie im na plecy w takim razie. Wy masakrujecie im te jednostki. Okej, teraz jest Teklis. Czas by błyszczeć. A dokładnie, żeby błyszczały twoje te tutaj. Błyskawice. Nakierujemy je w tym kierunku. Poszły w drugim. A dobra, dziś teraz nie zadziałało najwyraźniej. Nie wiem, czy to jest chwilowe, czy działa, czy tak... Tak jednorazowo się stało, czy tak po prostu się będzie działo. Oni tutaj się ustawiają jakoś taktycznie. To dobrze. Ja mogę mieć wyjebane na razie na to, na nich. Niszcie ich tam do końca. Się rozpieszli. Dobra. Więc tam już z główki tak na serio, z głowy z nich. Wy się ustawcie teraz normalnie jak elfy porządne do walki. To z rydwanami. Rydwany tutaj się ustawią. O, ci jeszcze się biją, czy oni jeszcze po prostu nie uciekli? Możliwe, że nie uciekli. Wy jeszcze chcecie się bić? Czy wy tak po prostu uciekacie, że... w tym kierunku jakimś idiotycznym? No, ale morale im padło szybko na zero. Fuck, prosto we włócznie w sumie szarża. Okej, te kartacze teraz robią robotę. Koni próbują się w lesie ukryć, czy kiwał? Dobra, wy Eagle, podjedźcie sobie bliżej. A już się robi powoli za daleko. Twoje... Znaczy tutaj rydwany też podjadą. Ohoho, tutaj widzę, że ktoś próbuje... A nie, dobra, spierdalaj już na amen, jaki zobaczyłem. Oni w ogóle włóczniami rzucają, czy z łuków strzelają? Z łuków! Też morska ma też łuki, no to zajebiście. Okej, Teklis, spierdolnij tam ostro. Podjedź jak musisz. Patrz, jak tam ładnie Teklis piznie. O, po bożemu tak. I ten czar też po bożemu zaraz siądzie. Jeszcze kartacze napierdalają, kompletna siła ognia leci tutaj. Ohoho, chuj! Przybyły im posiłki jeszcze, nietoperze. Coś tam o nietoperzach on pierdolił w sumie. Zapieprzajcie tam. Chociaż kurwa, nie wiem kogo atakować wtedy. To jest ich przywódca cały czas. Kartacze ładnie tutaj robią robotę. Wiecie, się skupcie na jednym celu i na niego napieprzajcie. Lecie tu się napierdzielać i myślę, jak to teraz zrobić. Jak to teraz zrobić? Wy się napierdalacie z tym maszkaronem w takim razie.
Ja go mogę co najwyżej osłabić na razie. Okej, moje feniksy klepią sobie tego skawena na smoku, czy na czym on tam jest. Moja jazda się wklepała. Jeszcze mogę mu atak obronę zmniejszyć w zwarciu. Oni niby on musi stanąć i walczyć z zwarciu, a te feniksy robią kurwa robotę. I napieprzają go srogo. No i zaraz sobie zejdzie, bo już nic innych jednostek nie ma. No i zszedł. Koniec, udało się. 67 strat tylko miałem. Łoskurczybyk. Ale pewnie to była takie armie, że rzucali, byle mnie po prostu zalać liczbą. No, bardzo małą dyscyplinę pewnie po prostu w tej bitwie mieli i tyle. Sam fakt, patrzę na te 300. Kurde, ale Baltazar Geld by zrobił tysiaka minimum. Uzupełnię sobie jednostki za tą bitwę. Okej, wojenna korona Safery. Udało się, zarąbiście. Kolejne bonusy. Teklis się jeszcze rozwija. Zarąbiście. Była jedna bitwa, pójdźmy od razu na drugą. Miecz Teklisa, szlachetna porażka. Nagarod widzę. Tutaj jakieś wsparcie mamy takie pseudo. Mam nadzieję, że żadne jednostki nas nie zaskoczą podczas tej bitwy. Cześć, tak cimno. Halo, cykam się. See the Witch King's armies, but not Malekith himself. They say he is scared of me, that he worries about a prophecy foretelling his doom by a magic wielder of male aspect. Magic wielder, czyli Baltazar Geld. Show these fallen kin mercy, for they have never shown us any. For Lilith, for the Phoenix throne. For Ult One! Cały czas ten lepszy. Ale dobra, ruszymy sobie, bo my tutaj mamy ładnego bottlenecka. Tylko kawaleria tu zagra słabo, w takim razie na to wygląda. Kartacze. Nie atakujcie od razu, podjedźcie sobie kawałek. Ty też Teklis się zbliż. I latające skurczybyki też se podlecą. To niby wsparcie z boków ma przybyć, ale na razie go nie widzę. Znaczy, że udało się tą kawalerią wyjechać. Rydwany może też. Okej, kartacze są w ładnym, bardzo ładnym zasięgu na napierdalanie. Wy se polećcie tam na razie. Albo nie polećcie. Pójdźcie razem z kawalerią, bo dostajecie jednak mały łomot. Okej, no na razie mają przepierdzielone, przesrane, to tak ustawieni. To dramat wręcz. Mam tyle czasu, że pozwolę sobie jeszcze tymi tutaj balistami się przesunąć. Cała pierwsza armia, która szła w moim kierunku, została wyrżnięta w pień właśnie. Kurna, ale te... Ale robimy robotę. Robimy robotę prawie nie tracąc jednostek. Zarąbiście. Co oni podejdą, są napierdzielani tutaj. Te orły też robią robotę. I wieźmy im teraz w plecy kawalerię, jak oni się zbliżają już na zasięg strzał naszych. Sam Wiedźmy Król dołączył do walki. Utrzymać? Ja mu kurwa na jebie. Chociaż ten Wiedźmi przyleciał na jakimś tutaj smoku z nietoperkami. Więc to będzie trzeba go aimować. Przełączcie się na to i zdejmijcie Malekita. Teklisem wyjadę bardziej. Wy napierdzielacie harpie, te latające. To jest wtedy priorytet. Teklis, złap tego skurczybyka, żeby się nie ruszał. Osłab go teraz. Jemnij w niego fireballem. Okej, te elfy od wsparcia się pojawiły w końcu. Stój, Malekit, skurwysynie, nie odlatuj tutaj. Zaś cię zatrzymam i dogonimy. Dobra, Malekit nawiał. No tego skurczybyka mamy z głowy. Teraz musimy po prostu dobić jednostki, które postanawiają jeszcze walczyć. Nie są tyle głupie, żeby... A nie są na tyle mądre, żeby spierdzielić i ratować życie swoje. No i zwycięstwo, no co ja wam mogę powiedzieć? Jestem zajebisty, ja bitew po prostu nie przegrywam. 141 straciliśmy ludzi. A ładne straty zadaliśmy. No to jest ci strzelcy, te kartacze też porobiły w końcu robotę. Teki z 250 zdjął. Oni przynieśli trzy armie, włącznie z Malekitem i zostali rozwaleni.
S. No i wygrana. Uzupełniamy sobie tym samym jednostki. Tekis otrzymuje doświadczenie. Miecz Teklisa. Zajebiście. I idziemy wtedy klepać tych ludzi dalej na północ. Tutaj półniemroczne elfy w Nagarod. Jak to wszystko się ogarnie, może pomożemy ludziom w starym świecie. Ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał. Do zobaczenia, na razie.